Kolejny rok, kolejna FIFA i tym razem mamy FIFA 20 i podobnie jak w zeszłych latach możemy kupić zamówienie przedpremierowe na tę grę. I tym razem mamy dwa warianty. Pierwszy jest to edycja standardowa, która kosztuje 30 zł i jest dostępna na PC, PlayStation 4, a także Xbox One. I w ramach tego zamówienia przedpremierowego otrzymujemy do 3 rzadkich złotych paczek, ikonę na wypożyczenie do wyboru, a także wyjątkowe stroje FIFA Ultimate Team. I zgodnie z tym, co jest napisane na pudełku, z tej oferty należy skorzystać do 20 października, aby otrzymać wszystkie 3 rzadkie złote paczki. Druga opcja to edycja mistrzowska, która jest dostępna na PlayStation 4, a także Xbox One. Kosztuje 40 zł i w ramach tego zamówienia otrzymujemy dostęp na 3 dni przed premierą, czyli już 24 września, do 12 rzadkich złotych paczek, jedna tygodniowo przez 12 tygodni, ikona na wypożyczenie do wyboru, a także wyjątkowe stroje FIFA Ultimate Team. I oczywiście w obydwu wypadkach otrzymujemy zniżkę na pełną wersję gry, która jest równowartością tego, ile zapłaciliśmy za dane zamówienie przedpremierowe. A w przypadku edycji mistrzowskiej, aby otrzymać wszystkie 12 złotych paczek, należy wykorzystać kod, który będzie w pudełku z grą do 20 października tego roku. Oczywiście im później wykorzystamy kod, który znajdziemy w pudełku z edycją z mistrzowską, tym mniej dostaniemy paczek. I oczywiście tradycyjnie w środku tego pudełka nic nie będzie, ponieważ tak jak powiedziałem, kod z dodatkową zawartością będzie w pudełku z grą. O nie, przepraszam, mam jednak kartkę. Wow, pomyliłem się. Mamy kartkę z dokładnie z tymi samymi informacjami, które są na pudełku do tego zamówienia przedpremierowego. Oczywiście mamy gratisowe pudełko, gdybyśmy potrzebowali. Wow. Tak więc FIFA 20, edycja standardowa, edycja mistrzowska, zamówienia przedpremierowe, dostępne do premiery gry w MediaMarkta, Empika, RTV Euro, AGD, Media Ekspertach. Jeśli podobał się sobie ten film, nie zapomnij kliknąć łapkę w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.